Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym HD Vlogu. Witam was. Kurde, sam nie myślę, że to faktycznie się dzieje, ale słuchajcie, dzisiaj mam ze sobą mój cosplay, który miałem na tylko nie cosplay Judy, tylko niepełny, ponieważ na przykład zamiast plastikowego mojego miecza, który przegrał w pojedynku, mam oto, przerzuciłem się na drewno, bo jest twardsze. I ogólnie tak, słuchajcie, przyjechaliśmy sobie dzisiaj do Ostrowa i dzisiaj będzie spotkanie z moim top donatorem, Lisi. Znacie go z Steamów, jeżeli zaglądacie na Steamy. Link do kanału Hedosi Plus macie w opisie, zapraszam serdecznie. Jest nasz top donator Lisi, który po ostatnim streamie w sobotę ma w tym momencie wynik 403 zł. Rozumiecie? 403 zł. I ogólnie kwestia jest taka, że postanowiliśmy, że dzisiaj coś razem zrobimy. A że akurat jest Halloween, to jest idealna okazja, więc ja po prostu ubieram się zaraz w cospa. Tutaj się Lisi już szykuje też, więc zaraz będziemy sobie po prostu łazić i robić rzecz, nie? Jak to Halloween, no to wiadomo. A za kamerą będzie stał dzisiaj pan Adrian. Dobry. To jest ten pan Adrian od jeżdżenia, jakby kto pytał, który wiadomo, jeździł ze mną i skarbów ostatnio szukał. W ogóle ten odcinek wam się bardzo spodobał, Adrian, naprawdę. Podobał się odcinek. To fajnie. Dobra, więc widzimy się za chwilę, tylko się ubiorę. Dobra, więc wyglądam tak, jak wyglądam. Dalej jest to w sumie Jedi Bieda Edition. Ale mam miecz, mam swoją szatę, tylko koszulka mi trochę nie leży. Ale to nieważne, jakby no, jestem Jedi Bieda Edition, więc spoko. Na PGA też byłem, wam tu wstawię gdzieś zdjęcie, bo nie robiłem żadnego filmu. Ale to byłem w jeszcze bardziej Bieda Edition, bo miałem tylko miecz i miałem tylko wtedy jeszcze płaszcz. Dobra, ale nie ma co. Przedstawmy naszego gościa. Oto jest Lisi właśnie, cześć. Cześć widzowie. Dobrze ci widzieć, stary. Fajnie ci widzieć. Człowiek, który dał mi 403 zł za to, że po prostu daje mu coś, no daje mu rozrywkę, nie? Nie chcielibyście mnie teraz za kamerą widzieć. Spróbuj jeszcze raz to zrobić, to słuchaj, jestem uzbrojony. O, mam lepszy. Ja ci Lisi spróbuję dać jakoś miecz. Jakoś tak. Dobra. I teraz atak na operatora. No i co, operator, co? Co? Jaki cwany jesteś, Adi, teraz? Tak, mam uzbrojonego furasa. Tak, to świetnie. Dobra, okej, zabieram. Dobra, idziemy sobie do parku, porobić zdjęcia i zobaczyć, czy ktoś będzie chciał do nas w ogóle podejść. Miejmy nadzieję, że tak. I spytamy się, czy nie chcą wystąpić. Pewnie, jak ktoś będzie chciał, spoko. Dobra, więc w takim razie ruszamy. W ogóle, panie Lisi, ja mam do pana jedno pytanie. Zwoń śmiało. Widzowie ogólnie pytają, jak to jest możliwe, że dałeś mi 403 zł? W sensie, skąd ty bierzesz pieniądze? O, no dawaj. Że tak to powiem żartem dla widzów. Zbija się meble, to się ma. Tak, ja użyłem tego żartu. Się. Gwiazdka. Tak, i powiedziałem, że tutaj właśnie Lisi zrozumie ten żart. Ogólnie, no Lisi, jak w wolnych chwilach, zajmuje się też meblarstwem. Widzicie, chodź, robię meble. Możecie odwiedzać, choć nie będę mówił, w jakiej firmie pracuję. Bo nie mogę, wiecie, jak jest. Tak, mają cię odwiedzać, a nie wiedzą, w jakiej firmie. No może coś tam powiem prywatnie, jak do mnie napiszecie. Tak, wiecie. Wiadomo, wszystko. Możesz sobie wstydu narobić, Instagram w opisie. Możecie pisać tutaj tak, że do Hedosiego. Tak, on jakby przekaże te pytania. Tak, zawsze, tak, oczywiście. Zawsze możecie też mu zadawać jakieś pytania, żeby tak. Mu spotkać. Na który zakład, na której ulicy, o której kończy zmiana. Tak, bo są bardzo istotne pytania ogólnie. Tak? Coś gadali, myślałem, że do nas nieważne. Trochę się ludzie patrzą, ale tak nie za bardzo. Ogólnie. Ale dobra, dopiero weszliśmy, więc na spokojnie, mamy czas. Końce dzisiaj przepiękne Halloween. No właśnie, to jest taka idealna ogólnie widzowie okazja, bo w sumie możemy sobie tak chodzić i spoko, nie? W sensie, jakby to powiedzieć, dzisiaj mniej ludzi będzie patrzeć na nas jak na wariatów. No. No. Dokładnie, dobra. Próbujemy coś zobaczyć, coś podejdzie. Dobra, przeszliśmy się trochę po parku, ogólnie no nikt na razie nie podjął, spokojnie, nie jest żaden problem. Teraz sobie wkraczamy na polanę, a Dean mógłbyś się pokazać. Taka oto ładna polana, bardzo wyty polana. Tu się fajnie, jak na przykład głównie właśnie wiosnę i lato, się fajnie siedzi po prostu. Fajnie sobie tak usiąść, posiedzieć po prostu. Ale w jesień też tutaj drzewka ładnie wyglądają, więc sobie musimy zrobić jakąś fotę. Jakby żeby inaczej. No właśnie, jeśli potwierdza, trzeba zrobić fotę, tak? Tak jest. O, ja powiem, że ja uwielbiam, kiedy jeśli tak właśnie mnie tak... Ja się czuję wtedy taki cute się czuję. No właśnie, tak to wygląda. Dobra, idziemy robić foty, chodźcie. Dobra, fotki zrobione, ale jeszcze jedna rzecz. Musimy tutaj na Lisim przeprowadzić publiczną egzekucję. O, to będzie coś takiego. Możesz na zdjęcie zrobić przy okazji? Tak, no to... No. Gotowe? Tak. No, ogólnie kwestia też taka, widzowie, bo właśnie na PGA robiliśmy takie publiczne egzekucje, co nie? Że myśmy je w cosplay przez nich się ustawiali i na właśnie na przykład furasach albo jakichś innych postaciach robiliśmy publiczne egzekucje. Ale spokojnie, żadnemu furasowi nie stała się krzywda. Dobra, lecimy dalej, jeszcze parę fotek i lecimy potem chyba na rynek, nie? Tak.
No i tam jeszcze porobimy kontent. O, piesek biegnie. Pokazaliśmy pieska. No i fajny piesek nawet. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jeśli wymyślę jakieś zdjęcie na ławce, nie wiem co on ma za pomysł, kazał mi usiąść. A teraz uwaga, ponieważ będzie wasza rzecz, mianowicie Isi będzie wchodził pod stopnie i to dosłownie ja muszę mu mówić jak wchodzić. Dobra, krok do przodu, troszeczkę masz stopień i teraz uwaga, stopień. Dobrze, noga druga, o i wszedł. Moje gratulacje. Jak się z tym czujesz? Zajebiście. Bum. Ogólnie widzowie fajnie, bo pierwsza osoba się do nas odezwała, mianowicie szła jakaś parka i dziewczyna powiedziała fajne stroje. I co powiedzieliśmy Isi? Tu, Isi z tej strony. A, tu jestem. Tu jestem, o. No, właśnie tak, podziękowaliśmy po prostu. No. No, nie wiem, tam dzieci się patrzyły po prostu na Isiego i im pomachał przed chwilą. Dobra, ogólnie jest dobrze, bo jesteśmy na rynku w ogóle. Dobra, Adi, możesz pokazać jednak. Jest Isi, jestem ja oczywiście. I ogólnie tak, w międzyczasie jak szliśmy, to jakaś dziewczyna, jak jechała autem, to tak spojrzała i... O, coś takiego, a potem przeszliśmy na jakieś małżeństwo to było i to jakiś gość zrobił coś, co ja wam pokażę. Coś kiedy do niego, siema, siema, już jestem zdjęcie, nieważne jakim jesteś, ja muszę z tobą zrobić zdjęcie, nie? I tak robił tak go, a potem go tak wyściskał i tak trochę go za pyszczek złapał. Na szczęście wszystko w porządku. Dobra, mamy tutaj ratusz, co robimy, jak robimy? Bo tu już trzeba zrobić zdjęcie we dwóch, mi się wydaje. To co, na teatrusza tam Adi? Nie wiem, ja jestem kierownikiem planu czy Adi? No w sumie ja się dzisiaj pobawię w kierownictwo. No to dobra, to mów jak co mamy robić. No to stańcie sobie tutaj. Stajemy. I co mamy, tak? Dobra, Filipie, obejmij tego Zoma. Tak, no i pięknie. Główka Zomy troszeczkę tak, nie wiem. O, to. Będzie fotka. Super zdjęcie, tak. No, świetnie, cudownie. No i to chyba wszystko, nie? Dobra widzowie, przyjechaliśmy sobie do galerii na obiadek. Ja sobie zdjęłem na razie kospa, mam moją koszulkę Marvela, którą na pryko nie kupiłem. I chcę wam coś pokazać, patrz. No nie mówcie, że to nie jest zajebiste, no. No zobaczcie. Dzisiaj jest słodki. Tak, to jest zajebiste. Weźmiemy go jeszcze teraz i potem chyba jeszcze przejdziemy się pomiędzy Bożu naszym i chyba potem już będziemy kończyć, także no. Zobaczymy jak dalej. Mówimy to wszystko spontanicznie, po prostu coś wymyślimy, że gdzieś idziemy i idziemy, nie? Na takiej zasadzie. Jeśli jesteś gotów na zdjęcie? Ja. Uwaga, robimy. Okay. Gotowy? Nie pytajcie widzowie, chciał zdjęcie tutaj, to dostał zdjęcie tutaj. A teraz uwaga, patrzcie na to. Ta-dum! A, że to kochany Isi sobie zamówił w KFC jedzą go. Dobra widzowie, nie wiem czy mnie widać, mam nadzieję, że mnie widać. Ogólnie tak, wróciliśmy już do Międzyboża i wpadliśmy na fajny pomysł. Isi tutaj jest, nie wiem. Wpadliśmy na fajny pomysł, że pójdziemy po cukierki do mnie do co? Ja nigdy ogólnie nie chodziłem po cukierki, co nie? A w sumie też do mnie mało kto teraz przychodzi, więc pójdziemy my. Będzie fajnie myśl. Myślę, że moja mama i babcia się ucieszą, będzie fajnie. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, dzwonię. A ty mówisz? Tak. Ma naszkowaną. Dobra. Nie, nie mówisz nikogo, nie ma w domu. Cukierek po psiku. Czemu by się nie odezwałeś się tylko ja? Czemu się, jeśli nie odezwałeś? Co? Nie jest ciężko. Ale możesz mówić. Dobra. Czekamy. O, Adi, dawaj czapkę. Czekaj, teraz... Całą paczkę maltanek. Co? Jeszcze ten... Jeszcze... To teraz te drugie jeszcze. O. O, super. Chyba będzie się być ten. O, jeszcze takiego jednego. Dziękuję. No, dzięki, babciu. Dzięki. Dobra, widzowie. Jeszcze wypadałoby jakieś ładne pożegnanie zrobić. Chodź. Chodź. Zrobiliśmy klimatycznie. Światełka zapala. I dawaj, drugie pożegnanie będzie tutaj. Otóż było nawet fajnie. Było. Jeszcze? Kochani widzowie. Oto jest Jakub, znany wam jako Isi. Mój top donator, który wpłacił mi 400 zł, za co mu serdecznie dziękuję. Nie ma sprawy. Dużą cegę dołożyłeś do mojej działalności. Ja dziękuję za miło spędzony czas i jeśli mi pozwoliście teraz zareklamować. Pozwalam. Kochani widzowie kanału Hedosi, wbijajcie do mnie na TikToka, małpa. Skrypty w sobie, aka Kazimierz28. Zapraszam serdecznie, gdzie można zobaczyć więcej kontentu. To jest dobra reklama. Tak jest. A także pozdrawiam wszystkie furasy i widzów.
No, i bardzo ładnie. Dobra, kończymy w takim razie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijcie właśnie do Jakuba na TikToka. Dziękuję bardzo. A my bardzo. Kończymy Adi. Dziś na dzisiaj. Dzięki wielkie. I kończymy i na widzimy dzisiaj. Się, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa. Na razie.